Witam. Dzisiaj garść informacji z ostatnich dni. Jak pewnie się już zorientowaliście, mamy pierwszego wilkołaka na 105 poziomie. Jest to osoba z serwera Vetar. Gratuluję serdecznie. Niedawno zakończył się również wielki turniej King of Metin 2, którego wyniki, jak i wszelkie walki możecie zobaczyć również na moim kanale. Pragnę również pogratulować wygranej graczowi Harrietka z serwera Etolin, który do samego końca trzymał nas w napięciu, oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia, które uważam za udane. Niedawno prosiliście mnie, abym zrobił coś z PvP oraz mały test damage na mojej Katiuszy, dlatego postanowiłem specjalnie dla was zrobić mały test maksymalnych uderzeń. A na koniec jeszcze pokażę test wpływu statystyk na polimorfię, ponieważ kilka osób chciało, abym zrobił na moim BM test, co lepiej wpływa na damage zadawany na marmurku. Int czy siła? Specjalnie więc z tej okazji zakupiłem 180 pigułek krwi. I oto wyniki. Zapraszam więc do oglądania. Okej, doszliśmy już do testu polimorfii. W tle widzicie porównanie zadawanych obrażeń przy statystykach ustawionych na siłę i inteligencję. Interpretację jednak zostawiam w waszych rękach. To już tyle na dziś. Zapraszam do śledzenia moich wyczynów, a już niedługo nowe wyzwania i może coś z PvP. Mujeres ardientes, el party no termina.